Proszę zobaczyć. Soczysty, mięciutki, wspaniały. Kurczaka myjemy, osuszamy dokładnie. Wycinamy niepotrzebny tłuszcz. Kładziemy go na piersiach i ostrym nożem od tyłu do samego przodu wycinamy grzbiet. I to samo robimy obok, wycinając kuperek i szyję. O. Kurczaka otwieramy delikatnie. Przewracamy. I w ten sposób będziemy go grillowali. To co odcięliśmy, oczywiście to też można ugrillować. Teraz przygotuję krótką, prostą marynatę. Dodaję łyżkę czosnku suszonego, jedną łyżeczkę soli, pół łyżki pieprzu, pół łyżki słodkiej papryki, pół łyżki imbiru ruszkowanego. Do tego dodaję pół cytryny. I łyżkę sosu sojowego. To wszystko mieszam. I teraz będę nacierał mojego kurczaka. To jest marynata, w której kurczak powinien leżeć przynajmniej ze 2-3 godziny. No najlepiej na całą noc go zostawić. Później pod koniec grillowania zrobimy jeszcze jedną. To będzie już końcowa glazura. No i teraz wcieram to wszystko. Z tej strony dobrze posypuję solą, dość obficie, około pół łyżeczki. I tak zamarynowanego kurczaka zostawiamy przynajmniej na te 2-3 godziny lub też całą noc w lodówce. Teraz przygotuję glazurę do nacierania kurczaka. Około pół godziny przed końcem grillowania natrę go dokładnie tym sosem, który teraz przygotuję. Więc około 2-3 łyżek sosu barbecue, waszego ulubionego,
Może być kupny, może być zrobiony. Łyżkę keczupu. Dobre pół łyżki musztardy. Pół łyżki rozmarynu. Pół łyżki czosnku suszonego i pół łyżki pieprzu czarnego. A żeby dodać odpowiedniej mocy, dodam czerwoną paprykę, a raczej czerwone chili. I tego dodajcie według uznania, ale dzisiaj przychodzi kolega, także daję całą łyżkę. Całość rozrzedzę jakimś dobrym, ciemnym piwem. Dokładnie wymieszać, odstawić do lodówki. Jak kurczak już będzie no prawie gotowy, to ostatnie pół godzinki nacieramy dokładnie jedno przy drugim, żeby pokryć całego kurczaka. Gotowe. Grilla przygotowujemy w ten sposób, że mocno rozgrzany węgiel sypiemy z jednej strony i naszego kurczaka będziemy grillować w takim systemie pośredniego grillowania. Teraz zamykamy grilla z rusztem i czekamy, aż się troszeczkę wszystko rozgrzeje. W grillu mam temperaturę 175-180 stopni. Otwieram. Dodam jeszcze do efektu wędzenia troszeczkę drewna olchowego. I układam naszego kurczaka. Zamykam. Spokojnie za pół godzinki możemy zobaczyć, co dalej się tam dzieje. Minęło 30 minut. Kurczaka nacieramy wcześniej przygotowaną glazurą. Wszędzie dokładnie. I zamykamy. Ja myślę na następne pół godziny. Po następnej pół godzinie sprawdzimy temperaturę. Jak kurczak. Po półtorej godzinie mam 70 stopni. I kurczak na pewno jest super soczysty. Proszę zobaczyć. Soczysty, mięciutki, wspaniały. Smacznego.